Jest 23 sierpnia 1939 roku. Do Moskwy przybywa Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej. Wraz z Wiaczesławem Mołotowem, ministrem spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, podpisują układ o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym. Pakt jest wymierzony przeciwko Polsce, a protokół dodatkowy określa podział stref wpływów na terytorium II Rzeczypospolitej i państw bałtyckich. Mając sowieckiego sojusznika, Adolf Hitler rozpoczyna wojnę z Polską. Od samego początku Niemcy uzyskują znaczną przewagę. Wojska polskie cofają się w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim. W połowie września, po dwóch tygodniach walk, Niemcy zaczynają ponaglać Związek Sowiecki do wywiązania się z ustaleń moskiewskich i zajęcia swojej części polskiego terytorium. Długo oczekiwaną przez Hitlera informację o decyzji przekroczenia granicy Stalin oznajmia ambasadorowi Schulenburgowi 17 września o godzinie 2 w nocy. Wojska sowieckie mają zaatakować na froncie od Połocka do Kamieńca Podolskiego. Każdy dzień, kiedy się odchodziło od granicy niemieckiej, to czuło się, że jeszcze kawałek, a będzie jakieś zatrzymanie, jakieś coś, co po prostu staniemy twarzą w twarz z Niemcami. Pewność siebie, że będziemy odważni, będziemy walczący. To był jeden taki problem, a drugi to jest problem jakiegoś pewnego niepokoju. No i wtedy przychodzi ta straszna wiadomość, że 17 weszli bolszewicy. I teraz to miejsce, gdzie myśmy byli, ten nasz pułk, otoczyli bolszewicy. Wiedzieliśmy o tym, że kiedy oni weszli i kiedy jest rozkaz niewalczenia z nimi, że coś się dzieje, co przeszło jakiekolwiek nasze granice myślenia, że przyszła klęska. 28 września Ribbentrop ponownie przybywa do Moskwy. Podpisuje traktat o granicach i przyjaźni, na mocy którego nowa granica niemiecko-sowiecka przebiega wzdłuż linii Pisa, Narew, Bug, San. Ponad 14 milionów obywateli polskich trafia do strefy radzieckiej, a 20,5 miliona do niemieckiej. W wyniku agresji 17 września do sowieckiej niewoli trafia 125 tysięcy polskich jeńców wojennych, wśród nich 8 tysięcy oficerów i 6 tysięcy policjantów. Zostają osadzeni w obozach w Starobielsku, w Ostaszkowie i w Kozielsku. To byli tacy, którzy brali udział w olimpiadzie. Byli uczeni najróżniejszych kalibrów. I to wszystko byli, oprócz zawodowych oficerów, była rezerwa. Ci, którzy byli lekarzami na przykład, mówili nam, że nasz obóz będzie rozparcelowany, że będzie wywieziony, że on nie będzie taki w formie, i mówili, bo za dużo problemy są aprowizacją, jak to dowieźć ten chleb i tę machorkę i inne rzeczy takie. Później, żeby, dlaczego nic nie robią, tylko to można byłoby posadzić do kolchozów, czy w ogóle do jakiejś roboty, czy albo w ogóle wywieźć, i to wywieźć gdzie? No może do Polski wywieźć. W Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku z obozów wywiezieni zostają w nieznane kapelani wojskowi. Ich los pozostaje nieznany do dziś. Decyzje w sprawie pozostałych jeńców zmieniają się być może pod wpływem ustaleń wspólnej konferencji NKWD i Gestapo obradującej w lutym 1940 roku w Zakopanem. Na początku marca komisarz spraw wewnętrznych i zarazem szef NKWD, Ławrientij Beria, przedkłada Stalinowi, władzom partyjno-państwowym Związku Sowieckiego, propozycję rozstrzelania polskich jeńców jako zawziętych i nierokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej. 5 marca 1940 roku propozycję akceptują Stalin i naczelne władze partii i państwa w osobach Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana oraz Kalinina i Kaganowicza.
Los 21 857 jeńców polskich jest przesądzony. 3 dni wcześniej zapada decyzja o deportowaniu ich rodzin. Wkrótce 60 tysięcy osób zostaje wywiezionych do Kazachstanu. Pierwszy transport jeńców opuszcza obóz w Kozielsku 3 kwietnia. Kiedy pierwszy transport poszedł, to nawet nam pozwolili, że mogliśmy tam ich odprowadzać, to znaczy stać od boku, jak oni szli i mówić im tam jakieś dobre słowo, czy jeszcze od czasu do czasu podawać komuś jakąś karteczkę, na tej karteczce na przykład adres mojej mamy czy kogoś innego. Więc i tak oni szli, i transport po transporcie. A ponieważ ja ostatnim transportem pojechałem, 250 nas, to wtedy był taki problem, że ciągle ten obóz się zmniejszał i te druty kolczaste, ciągle one bliżej były tych bram i tak jakoś to dziwnie było. Więc ostatni transport mój to był ból bólów, bo oni wyjechali, czemu ja nie? I wtedy, kiedy nas wywieźli, dojechaliśmy jedną stację od tego i tam na tej stacji była straszliwa burza. Noc była tak straszna, że wydawało nam się, że te nasze więźniarki, takie ten pociąg i wagon, bardzo taki dziwny, z tymi kratami i tak dalej. I wydawało się, że nas rozwali ta burza. I tak nad ranem, kiedy się uspokoiło, nasz pociąg pojechał dalej. A wszystkie transporty przedtem tam wysadzali, wyrzucali takie czarne wrony, takie wiozły ich i wiozły na zatracenie. Garstka ocalonych z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska zostaje osadzona w obozie w Gryjazowcu. Tu dociera do nich wiadomość o wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 roku. Związek Sowiecki staje się sojusznikiem aliantów w walce z Niemcami. 30 lipca podpisany zostaje w Londynie układ między rządami Polski i ZSRR, przekreślający postanowienia sowieckich paktów z 1939 roku. W sierpniu na mocy amnestii odzyskują wolność Polacy więzieni w ZSRR. Podpisana zostaje umowa wojskowa w sprawie organizowania Armii Polskiej pod dowództwem zwolnionego z więzienia NKWD generała Władysława Andersa. Trzon tej armii stanowić będą byli jeńcy z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Polski rząd w Londynie i dowództwo Armii Polskiej w ZSRR intensywnie poszukują zaginionych w 1940 roku oficerów. Wielokrotnie pyta o nich Stalina generał Sikorski, otrzymując wymijające odpowiedzi. Pytają inni, generał Anders, rotmistrz Józef Czapski, były jeniec ze Starobielska, kierujący referatem poszukiwań w polskiej armii na terenie ZSRR. Pytają rodziny. Bez rezultatu. Tych oficerów bezustannie poszukiwano. Strona sowiecka wydawała różne komunikaty, podawała różne informacje. Oficerowie ci mieli zbiec do Mandżurii, zaginęli. Według najwyższych czynników sowieckich Stalina, Mierkułowa, Berii. I nie bardzo było tak na dobrą sprawę wiadomo, co się z nimi stało, choć istniały bardzo poważne podejrzenia, że stało się właśnie to, co się stało, czyli zostali zamordowani. W wyniku działań wojennych Niemcy zajmują okolice Smoleńska. Miejscowa ludność w styczniu 1943 roku wskazuje im miejsce w Kozich Górach koło Katynia, gdzie leżą pomordowani przez NKWD polscy oficerowie. Pytanie o los poszukiwanych jeńców znajduje przerażającą odpowiedź. 13 kwietnia w nocy radio berlińskie przekazuje komunikat, w którym stwierdza odkrycie we wskazanym miejscu dołu, w którym znaleziono 3000 ciał ułożonych w 12 warstwach. Wszystkie były w pełnych mundurach wojskowych. Wiadomość o masakrze katyńskiej dotarła do nas, żołnierzy 2. Korpusu, w
wtedy, kiedy przygotowywaliśmy się na Środkowym Wschodzie do inwazji Europy, wywołała zrozumiałe przygnębienie i zaniepokojenie. Większość z nas zostawiła w Rosji swoich najbliższych. Bardzo wiele rodzin szukało swoich ojców, braci, a nasze rodziny szukały też nas. Kiedy przyszła pierwsza lista, pierwsze zawiadomienie, to ja zdzwoniłem się z moimi przyjaciółmi, którzy byli ocaleni, między innymi Czapski, Józie i inni, i wszystkich ściągnąłem do siebie i po prostu po mszy świętej, kiedyśmy wszyscy razem zebrali tych dziewięciu, to w dzienniczku swoim piszę taką rzecz. I pustynia iracka usłyszała nasz płacz i modlitwę. Jezus, oni nie żyją. Przygnębienie było ogromne. Wydawało nam się, że to właściwie jest koniec świata i że już nie mamy żadnego innego wyjścia. Zostaliśmy zdradzeni przez naszych najbliższych przyjaciół i nie wiadomo, co z nami jeszcze będzie. Po odkryciu grobów w Lesie Katyńskim Niemcy nadają sprawie wielki rozgłos. Organizują prace ekshumacyjne z udziałem międzynarodowych ekspertów. Przywożą na miejsce zbrodni komisje, w skład których wchodzą pisarze, przedstawiciele mediów, wojskowi. Do Katynia wiosną 1943 roku przybywają też Polacy, między innymi pisarze Ferdynand Getel, Józef Mackiewicz, delegacja Rady Głównej Opiekuńczej z dyrektorem Edmundem Seyfriedem. Od 16 kwietnia do 12 czerwca przebywają tu członkowie Komisji Technicznej Polskiego Czerwonego Krzyża, wśród nich Kazimierz Skarżyński, sekretarz generalny. Przy ekshumacjach obecny jest także ksiądz Stanisław Jasiński, delegowany przez metropolitę krakowskiego księcia Adama Sapiehę. Przywiezieni zostają były premier rządu polskiego, profesor Leon Kozłowski, a także niemieccy jeńcy wojenni. Raporty złożone przez niektórych uczestników niemieckich prac ekshumacyjnych odegrają ważną rolę w dochodzeniu do prawdy o zbrodni katyńskiej. Prace ekshumacyjne trwają do 7 czerwca 1943 roku. Wydobyto 4143 ciała, z których udaje się zidentyfikować 2815. Znaczną część pozostałych ofiar identyfikują przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża. Ustalenia poczynione w tym czasie, niezależnie od propagandy niemieckiej, pomagają ustalić wiele faktów wskazujących na sprawców zbrodni, którymi byli Sowieci. Przede wszystkim dowiedziono, że polscy oficerowie zostali zamordowani wiosną 1940 roku. Udaje się potwierdzić zeznania miejscowych świadków o transportach więziennymi samochodami polskich jeńców ze stacji Gniezdowo do Kozich Gór. Znalezione przy zwłokach rzeczy osobiste, m.in. listy i fragmenty gazet, noszą daty najpóźniej z wiosny 1940 roku. Zabójcy zamaskowali doły śmierci, sadząc na nich małe sosenki. Ich wiek wystarczająco precyzyjnie wskazuje czas dokonania zbrodni. Niemcy założyli od początku swojego myślenia o sprawie, że będzie można ją wykorzystać propagandowo w paru płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to była chęć rozbicia jedności obozu alianckiego. Od razu można powiedzieć, że ta próba się nie udała. Drugą płaszczyzną była chęć zdezawuowania rządu Sikorskiego, który, jak zakładano, albo zachowa się tak, jak się zachował, czyli postąpi godnie i wystąpi o wyjaśnienie sprawy do instytucji międzynarodowych, albo będzie milczał. Oczywiście rząd Sikorskiego nie mógł milczeć. Trzeci element to było zburzenie, że tak powiem, mitu dobrych wyzwolicieli ze wschodu i pokazanie bolszewizmu, sowietyzmu takim, jakim on de facto był. I tutaj Niemcom się to niewątpliwie udało, natomiast jakby w perspektywie skutków nie przyniosło to żadnych. To znaczy polskie społeczeństwo doskonale wiedziało, że jest to gra propagandowa,
choć zasadniczo przyjmowała tezy fundowane przez propagandę niemiecką i publikowane przez prasę gadzinową, jak i ogłaszane przez rozgłośnie, o których wspominaliśmy. W końcu ostatnim elementem była prawdopodobnie, tego się nie artykułuje w niemieckich dokumentach wyraźnie, była prawdopodobnie chęć przyćmienia tego, co zaczęło się dziać w Warszawie w getcie, mianowicie to jest okres tłumienia, likwidowania powstania w getcie warszawskim. W odpowiedzi na stanowisko niemieckie oskarżające Związek Sowiecki o dokonanie zbrodni katyńskiej, Kreml wydaje komunikat, w którym stwierdza, że polscy jeńcy zatrudnieni byli na Białorusi przy pracach drogowych. Tam dostali się w ręce Niemców w lecie 1941 roku i wówczas zostali zamordowani. Nie doczekawszy się bezpośredniej odpowiedzi od władz sowieckich, 17 kwietnia rząd polski w Londynie zwraca się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o wyjaśnienie okoliczności zbrodni. Tego samego dnia dociera do Genewy także niemiecka prośba w tej sprawie. Stalin reaguje błyskawicznie, uznając postępowanie rządu polskiego za całkowicie nienormalne. Jak to określa w depeszach do Churchilla i Roosevelta, zarzuca Polakom zmowę z Niemcami i 25 kwietnia zrywa polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne. Żaden normalny rząd, któremu morduje się w sposób okrutny i absolutnie bezprawny kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy obywateli, a jeszcze inną część wywozi w sposób także bezprawny i równie okrutny gdzieś w dalekie obszary kraju X, a w tym konkretnym przypadku Związku Sowieckiego, nie mógł tego pozostawić bez reakcji. W danym momencie ta reakcja była jedyną możliwą. Niemcy informują szeroko o zbrodni katyńskiej. Rzeczy znalezione podczas ekshumacji przewieziono w 9 skrzyniach do Krakowa. Tu, w Instytucie Medycyny Sądowej, którym zarządza z ramienia Niemiec dr Werner Beck, badania nad nimi prowadzi zespół dr Zygmunta Robla. Prace zespołu są organizowane w porozumieniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i kierownictwem podziemia, dzięki czemu kopie dokumentów pozostają w rękach polskich. W ostatnich tygodniach wojny skrzynie z pamiątkami katyńskimi zostają wywiezione z Krakowa i przez Wrocław trafiają w okolice Drezna, gdzie w obliczu ofensywy radzieckiej zostają zniszczone. Jednak nie wszystkie rzeczy przywiezione w 1943 roku z Katynia giną. Część z nich, należąca do 32 zamordowanych w 1940 roku polskich oficerów, zawiera archiwum zdeponowane w kurii metropolitalnej w Krakowie. Przechowywane pieczołowicie w ukryciu zostają skonfiskowane przez władze bezpieczeństwa jesienią 1952 roku. Szczęśliwie ocalały. Zwrócone 3 kwietnia 1990 roku są najcenniejszymi pamiątkami wydobytymi podczas pierwszej ekshumacji w Katyniu. Alianci zamilkli w sprawie Katynia. Polska w roku 1943 jest mniej ważna dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii niż Związek Sowiecki. Ma słabszą pozycję niż w 1940 roku, gdy jako jedyna stanęła u boku walczącej Anglii. Prawda przegrała z realizmem wojennym. Właściwie jeszcze w 1941 roku strategzy amerykańscy, których słuchał Roosevelt, rozważali alternatywę. Czy lepsze będzie państwo rosyjskie od Uralu do Atlantyku, czy będzie lepsze państwo niemieckie od Atlantyku do Uralu. No i wybierali to pierwsze. Jeżeli dzisiaj patrzymy z perspektywy na decyzję sojuszników zachodnich, którzy ukrywali zbrodnię katyńską, ze świadomością, czym ona była, no to musimy sobie zarazem zdać sprawę z tego, że wobec tego w działaniach sojuszniczych naruszono pewne istotne standardy czy wartości demokratyczne, wartości, które dla społeczeństw zachodnich są bardzo ważne, no bo okazuje się, że można z punktu widzenia osiągania celów, jakie wydają się ważne dla interesów określonej grupy państw, poświęcić prawdę i poświęcić interesy sojusznika, który jest słabszy. Że można w gruncie rzeczy uznać, że zbrodnia katyńska, zbrodnia ludobójstwa staje się milcząco aprobowana
w określonym kontekście historycznym. Pytanie, czy istnieje jakikolwiek kontekst historyczny, w którym można przemilczeć zbrodnie. W połowie roku 1943 sytuacja na froncie w okolicach Smoleńska zmienia się. Po wycofaniu się wojsk niemieckich do Katynia przybywa specjalna komisja ekspertów radzieckich. Zadaniem komisji kierowanej przez profesora Burdenkę jest udowodnienie winy Niemców za zbrodnie na polskich jeńcach wojennych. Dokonywana jest ponowna ekshumacja ciał złożonych w dołach śmierci. Raport podsumowujący dokonania komisji jest podstawą sowieckich oskarżeń pod adresem Niemiec. Do Katynia przybywa delegacja Związku Patriotów Polskich i tworzonego u boku Armii Czerwonej Wojska Polskiego wraz z generałem Berlingiem. Wydawana przez to środowisko prasa daje wyraz przekonaniu o odpowiedzialności Niemców za zbrodnie. Taką informację zawiera także tablica, ustawiona wówczas przed wejściem do Lasu Katyńskiego. Po zakończeniu wojny sprawa katyńska powraca. Podczas procesu zbrodniarzy wojennych przed Trybunałem Norymberskim prokuratorzy ze Związku Sowieckiego podejmują próbę ponownego obarczenia Niemców odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską, określając ją jako ludobójstwo. Akt oskarżenia przygotowany m.in. w oparciu o tzw. raport Burdenki i poparty niewiarygodnymi zeznaniami świadków nie ma szans na uznanie i zostaje oddalony. Arogancja i poczucie własnej siły i pewności siebie przerosły rzeczywistość. W końcu znaleźli się w trakcie procesu norymberskiego w efekcie przesłuchania oskarżonych o zbrodnie ludobójstwa w Katyniu. Oficerów niemieckich znaleźli się w pułapce. Udowodniono, że to nie Niemcy, a jeśli nie Niemcy, to kto? Takie pytanie trzeba było postawić. Trybunał Norymberski uciekł od postawienia tego pytania, ale sam fakt niewydania wyroku w tej sprawie świadczył o tym, że Sowieci bardzo przeliczyli się w swojej arogancji. Ten Rosjanin czy bolszewik, który mówił na temat Katynia, to mówił to ludobójstwo katyńskie musi być też osądzone. Tylko wszyscy wiedzieli, że to dokonali nie Niemcy, tylko bolszewicy. Więc nie można było przyjąć kłamstwa totalnego i nazwać to ludobójstwo katyńskie dokonane przez Niemców. 11 grudnia 1946 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych określa w prawie międzynarodowym pojęcie zbrodni ludobójstwa, użytego po raz pierwszy podczas procesu w Norymberdze. Dwa lata później ONZ przyjmuje konwencję w sprawie zapobiegania i karania tej zbrodni. Taką zbrodnią jest wymordowanie, jak również stwarzanie warunków społecznych. Nie tylko chodzi o morderstwa, ale również stwarzanie warunków, które godzą w interes, zdrowie lub życie grupy społecznej, wyróżnionej narodowo bądź w jakikolwiek inny sposób. A więc 24 tysiące obywateli polskich było taką grupą. Oni zostali wymordowani, więc dokonano zbrodni ludobójstwa, można powiedzieć, w najgorszej postaci. Po zakończeniu działań wojennych rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając dwa cele nadrzędne, to walka o wolność i niepodległość Polski oraz to drugi, to żeby prawda o Katyniu nie została zapomniana. Robiliśmy wszystko, co można, żeby tą prawdę można było poznać. W listopadzie 1951 roku rozpoczyna pracę Komisja Specjalna Izby Reprezentantów Kongresu USA do zbadania masakry w Lesie Katyńskim. W ciągu kilkunastu miesięcy dokonuje analizy dokumentów i przesłuchuje kilkudziesięciu świadków, w tym także osoby, które były w Katyniu w 1943 roku. Jedną z nich jest pułkownik armii amerykańskiej John Van Vliet. Jego raport w sprawie zbrodni katyńskiej, złożony w Pentagonie w maju 1945 roku, zaginął w tajemniczych okolicznościach. W rozmowie, którą przeprowadził z nim w 1988 roku wybitny historyk profesor Janusz Zawodny, pułkownik Van Vliet stwierdza: według naszej opinii, wszystkich nas,
Tym razem Niemcy mówili prawdę. Nawet wbrew naszemu nastawieniu byliśmy przekonani i nie mogliśmy sobie wyperswadować tego, że tym razem Niemcy nie kłamali i że faktycznie to Rosjanie dokonali tej okropnej zbrodni. O pracy komisji szczegółowo informuje wydawany w Londynie Dziennik Polski. Polacy za granicą śledzą postępy prowadzonego śledztwa i pomagają w ustaleniu prawdy. W kraju prace amerykańskiej komisji budzą niepokój, a jej wstępne ustalenia powodują gwałtowną reakcję. Rząd w Warszawie wydaje w tej sprawie specjalne oświadczenie. Przypomina w nim wersję sowiecką, obarczając Niemców winą za zbrodnie z 1940 roku. Raport komisji kierowanej przez Reja Madena zostaje ukończony 22 grudnia 1952 roku. Dokument, wskazując sprawców zbrodni katyńskiej, informuje także o zaniechaniu działań na rzecz wyjaśnienia okoliczności zbrodni przez stronę amerykańską, w której dyspozycji znajdowały się dokumenty wskazujące winę ówczesnego alianta Związku Sowieckiego. Ten raport zawiera 5 grubych tomów zeznań i opinii różnych ekspertów z różnych krajów, między innymi osób, które brały udział w komisji tej niemieckiej z 1943 roku, ale po tym już zeznawały jak gdyby bez przymusu. W 1943 roku, można powiedzieć, pod przymusem niemieckim zeznawały. Również zeznaje tam profesor Bułgarski, który potem zeznawał pod przymusem sowieckim, ale on tutaj występuje, że tak powiem, jako człowiek wolny. Wszystkie tezy propagandy sowieckiej zostały tam obalone. Sowieci podawali fałszywe nazwiska dowódcy niemieckiego, który rzekomo miał tej zbrodni dokonać. Ten dowódca zeznawał przed komisją, okazało się, że inaczej się nazywa, że gdzie indziej przebywał w tym momencie i tak dalej, i tak dalej. Więc jak stwierdzają w końcowej konkluzji Amerykanie, ponad wszelką rozsądną wątpliwość stwierdzono, że zbrodni dokonano w 1940 roku, że dokonało jej sowieckie NKWD. W powojennej Polsce prawda o Katyniu jest zakazana. Ofiary zbrodni skazano na zapomnienie. Ich bliscy cierpią w samotności. Oficjalnie obowiązuje zakłamana wersja radziecka z 1943 roku. Słowo Katyń nie może być obecne w powszechnej świadomości narodu. Jest zbyt niebezpieczne dla sprawujących władzę. Prawda o Katyniu mogła podważać sens i wiarygodność więzi, które łączą Polskę z Związkiem Sowieckim, mogła podważać wiarygodność autentyzmu tego wszystkiego, co się działo po 1944 roku w Polsce i w gruncie rzeczy autentyzmu wszelkich przemian, które były przekazywane jako wielki sukces społeczeństwa polskiego na drodze budowy tak zwanego lepszego świata. Z prawdą Katyniu nie dało się tych treści ideologicznych w żaden sposób uzgodnić. Bo z tego to była niezwykle istotna tajemnica. Nie jest rzeczą przypadku, o ile oczywiście prawdą jest to, co wynika z nie do końca potwierdzonego przekazu historycznego, że nawet próba ujawnienia zbrodni katyńskiej na 20. zjeździe KPZR w Związku Radzieckim przez Chruszczowa spotkała się ze sprzeciwem przedstawicieli polskich elit władzy z tamtego czasu, ponieważ oni doskonale rozumieli, że ujawnienie prawdy o Katyniu mogłoby zagrozić temu, co tworzyło kruchą podstawę dla koegzystencji dwóch naszych państw, państwa satelitarnego, którym była Polska, i jego związków z Rosją Sowiecką. Ktoś niesie w sobie coś, pewną tajemnicę, a tą tajemnicę nie wolno otworzyć, bo za słowo Katyń to przecież się szło do więzienia. Jeżeli była jakaś rodzina, to przez słowo Katyń to stawało się coś, że na studia nie mogli pójść i inne rzeczy. Cały czas było prześladowanie za słowo Katyń. Jak powiedział kardynał Rubin, ówczesny biskup, opiekun emigracji, opasaliśmy ziemię pomnikami katyńskimi. Jeden z pierwszych to powstał pomnik katyński
w Londynie. W 1976 roku, po dłuższych utarczkach z władzami brytyjskimi i miejskimi, pomnik postawiono na terenie cmentarza Gansbury w Londynie. To, że były te utarczki, że walczyliśmy o miejsce i prawdę, o datę na pomniku, to tylko pomagało nam w uświadamianiu społeczeństwa brytyjskiego o tym, co się stało. Na wszystkich terenach, w jakimkolwiek kraju mieszkali Polacy, tworzono komitety upamiętniające tą zbrodnię i upominającą się o prawdę. Dlaczego nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności mordercy? Pomimo niebezpieczeństwa, Polacy walczą o prawdę o zbrodni katyńskiej. W warszawskim kościele świętego Karola z inicjatywy księdza Stefana Niedzielaka powstaje sanktuarium ofiar Katynia i pomordowanych na wschodzie. W 1979 roku w Krakowie rozpoczyna działalność Instytut Katyński. Dwa lata później na warszawskich Powązkach zostaje ustawiony pomnik katyński, wykradziony następnie przez nieznanych sprawców i zwrócony po cichu już w wolnej Polsce. W drugim obiegu wydawane są prawdziwe opracowania na temat Katynia. Walka o prawdę kosztuje bardzo wiele. Wiosną 1980 roku w proteście przeciwko ukrywaniu prawdy o Katyniu ginie śmiercią samobójczą na krakowskim rynku Walenty Badylak, były żołnierz Armii Krajowej. W styczniu 1989 roku zamordowany zostaje ksiądz Stefan Niedzielak. Na temat zbrodni katyńskiej, jak również zbrodni w Miednoje, w Charkowie i w innych miejscach kaźni Polaków z rąk NKWD pisano już po 1989 roku w Polsce sporo. Natomiast no, musi budzić sprzeciw, czy nawet oburzenie, relatywizacja tych wiadomości, czy jak gdyby takie dziwaczne tłumaczenie się tych wszystkich ludzi, którzy przed 1989 rokiem byli odpowiedzialni za informowanie społeczeństwa i ich tłumaczenia, że myśmy nie wiedzieli, że myśmy nie mogli, są tylko częściowo zrozumiałe. Bo to, że nie mogli, to można by zrozumieć. Natomiast jeżeli profesor historii, zostawmy to bez nazwisk, mówi, że myśmy nie wiedzieli, no to bardzo złe świadectwo wystawia o swojej kompetencji. Jednak te informacje na Zachodzie istniały. Wśród emigrantów polskich były powszechnie znane. I ludzie w Polsce, którzy interesowali się prawdziwą historią Polski, doskonale wiedzieli. Przełom w wyjaśnieniu zbrodni katyńskiej przynosi rok 1989. Prezydent Michaił Gorbaczow nakazuje prokuraturze ZSRR podjęcie śledztwa. 13 kwietnia 1990 roku przyznaje, że zbrodni dokonali Rosjanie i przekazuje stronie polskiej dwie teczki zawierające listy śmierci jeńców z Kozielska i Ostaszkowa. Latem 1991 roku przy udziale strony polskiej przeprowadzone zostają ekshumacje w Charkowie i Miednoje, gdzie złożono ciała pomordowanych jeńców obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. W październiku 1992 roku ujawniono kolejne dokumenty, wśród nich rozkaz z 5 marca 1940 roku, podpisany przez Stalina i kierownictwo partyjno-państwowe Związku Sowieckiego. 26 września 1992 roku wiceprezydent Aleksander Rudzkoj wypowiada długo oczekiwane słowa: wybaczcie nam, jeśli możecie. Deklaruje przyspieszenie śledztwa w sprawie katyńskiej. Kiedy zostałem księdzem, to pełna świadomość tego, że jestem ich kapelanem, że muszę się nimi zająć. I właściwie do dzisiejszego dnia taką pasją moją główną to jest to, żeby prawda katyńska żyła i żeby tych, których mnie zostawili oni, moi pomordowani, żeby po prostu oni mieli kogoś, który będzie się z nimi modlił, będzie o nich pamiętał
i będzie miał jakąś jasną drogę, że w tej tajemnicy świętych obcowania, w tej pięknej naszej prawdzie wiary, oni w ramionach Boga, a my w drodze do nich. I kiedy wjeżdżam do różnych miejsc, zwłaszcza do młodzieży, jak mówię, hej, mówię, wiecie co? Oni dali swoje życie, oni zginęli za Polskę. Ojciec Święty nam pięknie powiedział, że ich śmierć to jest kształt naszej wolności. Czyli nam zostawiają po sobie coś, co nas zmusza do tego, żebyśmy byli fantastyczni, prawdziwi. W imieniu rządu brytyjskiego minister do spraw Europy McShane ujawnił dokumenty, jakie były w jego posiadaniu, które stwierdzają wyraźnie, że rząd brytyjski wiedział o zbrodni, wiedział, kto był sprawcą, ale z różnych powodów nie ujawniał tego. Te wszystkie dokumenty zebrane są w książce, która się nazywa Brytyjska reakcja na temat katyńskiej masakry. W tej książce zawarte są wszystkie dokumenty, wymiana listów między różnymi urzędami brytyjskimi, które jedne były za tym, żeby jak najszybciej ujawnić, inne uważały, że ze względu na dobre stosunki ze Związkiem Sowieckim należy tę sprawę przemilczeć. 28 lipca 2000 roku otwarty zostaje polski cmentarz wojenny w Katyniu. Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Buzek mówi wówczas: Katyń to nie tylko straszliwa zbrodnia wykonana w majestacie sowieckiego prawa, to również kłamstwo. Kłamstwo powtarzane tysiące razy, które jednak pozostało kłamstwem. Na całe pokolenia słowo Katyń w Polsce i na całym świecie pozostanie znakiem ludobójstwa i zbrodni wojennej. Niestety kolejne lata rosyjskiego śledztwa nie przynoszą spodziewanych owoców. 21 września 2004 roku Naczelna Prokuratura Wojskowa umarza je. W tej sytuacji Instytut Pamięci Narodowej 30 listopada wydaje postanowienie o wszczęciu polskiego śledztwa w sprawie wymordowania około 22 tysięcy obywateli polskich na podstawie decyzji z 5 marca 1940 roku. Potrzebna nam jest za wszelką cenę prawda na Katyniu. Nie wolno jej ukrywać. I ja być może powiem rzecz oczywistą i banalną, ale jestem przekonany, że bez oparcia wiedzy historycznej i naszej świadomości, świadomości Polaków i Rosjan o prawdę, my nie jesteśmy w stanie zbudować autentycznych więzi. My byliśmy w stanie zacząć budować autentyczne więzi relacji polsko-niemieckich wtedy, kiedy oba społeczeństwa były zdolne przekazać sobie prawdę o swojej własnej historii, a Francuzi zaczęły to czynić. Nie jesteśmy w stanie budować autentycznych więzi polsko-rosyjskich, jeżeli sobie nie przekażemy prawdy o naszych dziejach. Powiedzmy, jak było w rzeczywistości, ponieważ ukrywanie prawdy stwarza sytuację, w której możemy podejrzewać, że kryje się za tym coś jeszcze, prawda? Nie tylko obawa przed rozliczeniami typu historycznego, ale że kryje się za tym również w dalszym ciągu niezmieniona natura systemu. I to byłoby niebezpieczne. Nie chciałbym w to wierzyć, przyjmując za dobrą monetę stwierdzenie przedstawicieli rządu Rosji, zwłaszcza prezydenta Jelcyna, przyznania prawdy katyńskiej, ale jednak jakieś wątpliwości muszą się pojawiać, skoro ta prawda dzisiaj jest z taką ogromną niechęcią i z takimi ogromnymi trudnościami przekazywana. Po 65 latach od zbrodni na polskich jeńcach wojennych wiadomo już wiele na ten temat. Są zbudowane cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje i w Charkowie, miejscach, gdzie spoczywają pomordowani w 1940 roku Polacy. Ciągle jednak nieznana jest lista 7 tysięcy ofiar mordu i miejsca, gdzie złożono ich ciała. Pamięć tej okrutnej zbrodni uczciły parlamenty Polski i Litwy,
apelując do władz Federacji Rosyjskiej o doprowadzenie do wyjaśnienia wszystkich okoliczności ludobójstwa popełnionego na Polakach. W Parlamencie Europejskim taka uroczystość nie odbyła się. Wystosowaliśmy list do przewodniczącego Borrella z prośbą o uczczenie pamięci ofiar Katynia i innych obozów, tych mordów z 1940 roku, i minutą ciszy na najbliższej sesji. Przewodniczący Borrell odpowiedział, że rocznic historycznych w Europie tragicznych jest tak dużo, że trudno wszystkie je czcić minutą ciszy. Z tym, że dwa dni później zarządził taką właśnie uroczystą minutę ciszy do upamiętnienia ofiar 11 marca 2004 roku. No i jest to bardzo niezgrabna, nieprzyjemna sytuacja, bo z jednej strony oczywiście powinniśmy pamiętać te ofiary terroryzmu islamskiego, ale dlaczego mamy zapominać o ofiarach zbrodni sowieckich? Myśmy panu przewodniczącemu Borrellowi zwrócili na to uwagę, mówiąc, że w pełni się zgadzamy, że o ofiarach 11 marca trzeba pamiętać i trzeba tę pamięć podtrzymywać, ale bardzo nam jest przykro, że nie znalazł tej minuty ciszy dla ofiar Polski. I zadaliśmy mu nawet retoryczne pytanie. Czy mamy rozumieć, że ofiary z jednego kraju są ważniejsze niż ofiary z drugiego kraju? Ta żala naszego narodu może być tylko wtedy zabliźniona. Może być momentem przyszłości. Wtedy, kiedy będzie prawda. Prawda, która później naszą pamięć ubogaci, prawo, które jasno nam mówi, że to jest ludobójstwo, a dyspozycja naszego serca to jest przebaczenie.